Teresa świetnie gotowała i zapraszała mnie na obiady. Po jednym z takich spotkań pokazała mi swoje archiwum. To był osobny pokój z jakąś masą kartonowych pudeł. Te pudła były opisane: Jaruzelski, Ochab, Urban, Werfel. Pamiętam, że Jaruzelski miał chyba 3 pudła. Ja zajrzałem do jednego, ono było pełne takich małych karteczek z jakimiś nieprawdopodobnie szczegółowymi informacjami. Pamiętam, że na jednej z karteczek była informacja, że Jaruzelski jako 8-latek najbardziej nie lubił jeść barszczu, a ojciec go zmuszał do jedzenia tego barszczu. Na drugiej była informacja, że Jaruzelski przy łóżeczku miał książkę Lolek Grenadier. Jestem przekonany, że Teresa przed wywiadem przeczytała tego Lolka Grenadiera. Ona potrafiła się przygotowywać do rozmowy przez pół roku. Potem wielokrotnie spotykała się z tymi ludźmi. Te rozmowy trwały z przerwami kolejne, moim zdaniem, kilka miesięcy co najmniej. Spisywała te rozmowy, porządkowała i któregoś dnia przychodziła do redaktora, kładła surowczyk i wtedy zaczynała się kolejna praca. Ona te rozmowy komponowała, zachowując ducha tej rozmowy i bardzo często mówiła: słuchaj ci, popatrz, w ogóle nie złapał tego, że ja tyle poprzestawiałam, że ja to napisałam. Mówi: pani Tereso, no świetnie to jest zrobione, naprawdę ta rozmowa mi się podoba. W ogóle nie zauważył, że to jest napisane. Mówiła o swoim rozmówcy i to był wtedy dla niej ideał. Ona właśnie zawsze powtarzała: człowieka, pamiętaj, człowieka poznaje się dopiero przy autoryzacji. Można z nim przeprowadzać wywiady godzinami, a dopiero kiedy zobaczysz, jak on się konfrontuje ze swoimi wypowiedziami na piśmie, dopiero wiesz, co to za człowiek, dopiero wychodzi ten charakter. W pewnym momencie, już po wielu autoryzacjach, Teresa dzwoni do generała Jaruzelskiego, słucha i nagle mówi: co? Dygocik, panie generale, dygocik się pojawił. Nauczyła mnie, że asertywność nie oznacza wcale braku szacunku dla tego rozmówcy, nie oznacza braku empatii. Wręcz przeciwnie, że właśnie pisząc prawdę i dążąc do tego, żeby wydźwięk tekstu był taki sam, jak ten wydźwięk, który miał miejsce w rzeczywistej rozmowie, pokazuje się człowieka w jego jakiejś wielowymiarowości, z jego słabościami, kompleksami, frustracjami. On przez to jest bardziej ludzki.